Witam Państwa w kolejnym filmie. Dzisiaj powiemy sobie o grafach planarnych. Grafy planarne to zasadniczo są takie grafy, które możemy narysować na kartce w taki sposób, żeby żadne dwie krawędzie się nie przecinały. Zasadniczo wiele rzeczy, które się rysuje w dziecku, to po prostu grafy planarne. Na przykład domek jest grafem planarnym. To, na co możemy tu zwrócić uwagę, to to, że ten graf planarny ogólnie można narysować na wiele sposobów na, na kartce. Między innymi, tutaj narysowałem, że te drzwi są w mieszkaniu, ale gdybym narysował te drzwi poza mieszkaniem, to by była to by był inny sposób narysowania tego samego grafu. I to, co jest tutaj ważne, to to, że niezależnie od tego, jak narysujemy ten graf, to liczba ścian jego się nie zmieni. Co to są ściany w grafie, takim w takim y, rysunku grafu planarnego? No, ściany to po prostu te obszary, na jakie podzieliliśmy kartkę, czyli w przypadku tego grafu, no, oczywiście ściana jest ścianą, drzwi są ścianą, dach jest ścianą, no i mamy jeszcze czwartą ścianę. Ściany zewnętrzną no bo to też jest część kartki, jaką mamy. W drugim przypadku też mamy cztery ściany: ściana jest ścianą, drzwi są ścianą, dach jest ścianą i reszta kartki też jest ścianą. I to na co warto zwrócić tu uwagę, że no te ściany są różne, na przykład tutaj ta ściana, ściana domku, to w tym wypadku jest to po prostu. No, ściana z 1, 2, 3, 4, 5, 6 krawędziami, a w tym wypadku jest to ściana z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krawędziami. Więc te ściany możemy dostać różne. Ale to co jest istotne, to że ta liczba ścian zawsze wyjdzie nam taka sama. I o tym mówi dokładnie wzór Eulera. Wzór Eulera wygląda tak n minus m plus f równa się 2. n to jest po prostu liczba wierzchołków w grafie. m to jest liczba krawędzi w grafie. a f to jest liczba właśnie tych ścian, które nam wyjdzie. Możemy sprawdzić na przykład dla tego domku. mamy wierzchołków 9. Krawędzi mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no i ścian mamy 4, czyli rzeczywiście wyszło nam 2, tak jak chcieliśmy, no i oczywiście w drugim wypadku yy, wyjdzie nam to samo, bo jest to po prostu ten sam graf planarny, tylko inaczej narysowany. Grafy planarne ogólnie to są bardzo były już szeroko badane i dużo o nich wiadomo. No i między innymi yy, takimi przykładowymi grafami, które planarne nie są, są grafy K3-3 i K5. K3-3 to jest po prostu pełny graf dwudzielny. Mamy trzy wierzchołki z lewej strony, trzy wierzchołki z prawej strony i yy, graf jest pełny, więc każdy wierzchołek z lewej jest połączony z każdy z prawej. Czyli to jest przykładowy graf, który planarny nie jest. Nie da się go narysować na kartce tak, żeby krawędzie się nie przecinały. No i drugim takim przykładem jest K5, czyli po prostu klika pięcie elementowa. No dobrze, ale te, te grafy są, nie, są ważne nie tylko dlatego, że po prostu są nieplanarne, ale Kuratowski udowodnił, że każdy graf planarny nie posiada grafu homomorficznego z K33 lub K5. A bardziej precyzyjnie, graf jest planarny wtedy i tylko wtedy, gdy nie posiada grafu homomorficznego z K3 lub K5. Zapiszmy to sobie. Nie posiada podgrafu, nie wiem czy powiedziałem podgrafu, chodziło mi o podgraf. Podgrafu HOMEOMORFICZNEGO, to trudne słowo Z K3-3 lub K5 To słowo ma niestety dużo sylab Staram się nie używać słów, które mają co najmniej 4 sylaby bo, ponieważ zaburzają komunikację, ale no tutaj niestety byłem zmuszony no bo tak, tak się te podgrafy nazywają Co to właśnie znaczy, że ten podgraf jest homomorficzny? Dwa grafy mówimy, że są homomorficzne, jeżeli z obu grafów przez dostawianie wierzchołków na krawędziach możemy uzyskać ten sam graf. I tutaj, jako przykład, pokażemy sobie, że nasz domek, który narysowaliśmy, jest tak naprawdę homomorficzny z tipi. Narysowałem tipi. Jeszcze spojrzę, czy na pewno dobrze. No tak, niech będzie takie tipi. No i teraz mówię, no ten domek jest homomorficzny z tym tipi. No to muszę teraz dostawić jakoś wierzchołki na krawędziach w jednym i w drugim grafie, żeby dostać to samo. No to w tym domku dostawię sobie wierzchołek tutaj pod dachem. A w tym tipi dostawię sobie po pierwsze wierzchołek tutaj a po drugie dostawię sobie jeszcze dwa wierzchołki tutaj i teraz to co możemy zauważyć że tak naprawdę tutaj ten dach tego tipi to jest dach tego domu z dostawionym tym wierzchołkiem no a teraz to co mamy tutaj ten trójkąt na dole to tak naprawdę będą nasze drzwi bo ten wierzchołek tu oznaczę go AB to będzie po prostu wierzchołek, to będą rogi domu a teraz to co mamy w środku to będą drzwi domu czyli pokazaliśmy że domek jest homomorficzny z tipi no dobrze jako ilustrację tych pojęć rozwiążemy sobie dzisiaj następujące zadanie pokażemy że graf Petersena jest nieplanarny. To, to jest Graf Petersena. Graf Petersena wygląda następująco. Mamy w środku taki pięciokąt. Trochę powykręcany. I na zewnątrz mamy drugi pięciokąt. Niepowykręcany. No i te. Rogi tych pięciokątów są połączone krawędziami. Ja zwykle numeruję to w taki sposób. No tak. Mamy zatem 10 wierzchołków, 15 krawędzi. Każdy wierzchołek ma 3 krawędzie. Hmm, więc krawędzi jest w sumie 30 przez 2 czyli 15. E, no tak. I musimy pokazać, że ten graf jest nieplanarny. E, zrobimy to na dwa sposoby. Pierwszy sposób, to po prostu pokażemy, że w tym grafie istnieje podgraf homomorficzny z k 3 lub K5. Dokładniej pokażemy, że istnieje podgraf homomorficzny z K3-3. W jaki sposób taki podgraf znaleźć? No, zasadniczo musimy wskazać jakieś wierzchołki, które będą tymi wierzchołkami w tym K3. -3. I część będzie z jednej strony, część będzie z drugiej strony. Ja wezmę sobie te wierzchołki. Te wierzchołki oznaczone kwadratem będą z jednej strony, a te wierzchołki oznaczone kółkiem. Będą z drugiej strony. I teraz po prostu znajdę podgraf, który ma te wierzchołki, jako te wierzchołki w K3-3. No i jest homomorficzny z K3-3. Dokładniej. Będę po prostu szukał teraz połączeń pomiędzy tymi wierzchołkami. Będę sobie szukał ścieżek pomiędzy tymi wierzchołkami zaznaczonymi, tymi z kółeczkiem, tymi z kwadratem. I będę mówił, jeżeli będzie jakiś wierzchołek na tej ścieżce, to będę starał się powiedzieć, aha, to jest po prostu wierzchołek, który sobie dostawiłem na krawędzi tego grafu k 3 No dobrze, no ale po prostu może zobaczmy, jak to zrobić. Wierzchołek tutaj, to jest wierzchołek, niech będzie wierzchołek 1 be a tu będziemy mieć wierzchołki A4,3. No i teraz no widzimy, że A na przykład jest połączone z E1 i B bezpośrednimi krawędziami. Więc te krawędzie weźmiemy sobie do naszego podgrafu. Mamy także krawędzie 1, 3 i 1, 4 też bezpośrednio w grafie, więc je też weźmiemy oczywiście do naszego podgrafu. No i czego nie mamy? No teraz patrzymy sobie na B. B ma na razie jedną krawędź, ale jeszcze musi mieć w tym podgrafie jakieś krawędzie, ewentualnie zostawionymi wierzchołkami do czwórki i do trójki. No, i w tym celu weźmiemy po prostu, żeby dojść do trójki, weźmiemy sobie taką ścieżkę. OK. Na tej ścieżce mieliśmy C, więc ja tak zaznaczę sobie, że to C się tutaj nam pojawiło. No, a żeby dojść do czwórki, weźmiemy taką ścieżkę. No, i tu nam się pojawiła z kolei dwójka. No, i z E zrobimy symetrycznie. Żeby dojść do czwórki, użyjemy tych krawędzi. Przeszedłem przez D. No i, żeby dojść do trójki, weźmiemy sobie kraw... krawędzie do piątki i do trójki. To przeszedłem teraz przez piątkę. A zatem, jak teraz wezmę sobie te wierzchołki. Y... Te wierzchołki, które mam tutaj zaznaczone, wszystkie dokładniej wezmę wierzchołki. To chyba są wszystkie wierzchołki w grafie 1 A, B, 4 e 3 c 2 d 5 Wszystkie te wierzchołki wezmę i wezmę te krawędzi, które mam zaznaczone. To dostanę podgraf, który wygląda w taki sposób po przerysowaniu. No i oczywiście ten podgraf jest homomorficzny z K3-3. Ja tutaj przerysowałem jeszcze raz ten y, podgraf, y, y, który mamy w y, podgraf tego grafu Petersena. Tak naprawdę z grafu Petersena nie wzięliśmy tylko krawędzi 2,5 i CD. No i przy, w ten sposób 2,5, C i D miały tylko stopień 2, więc możemy powiedzieć, że są tylko wierzchołkami dostawionymi na krawędziach łączących te sąsiadujące wierzchołki. No dobrze, zrobiliśmy zadanie na jeden sposób, a teraz robimy to zadanie na drugi sposób. Żeby zrobić to zadanie inaczej, zauważmy sobie, że w grafie Petersena nie ma krótkich cykli. Co przez to rozumiem? No na przykład nie znajdziemy trzech wierzchołków, które tworzą trójkąt. Widzimy, że trójkąta nie ma. Wygląda jakby tu było dużo trójkątów, ale tak naprawdę prawdziwego trójkąta tutaj nie ma. Nie mamy trzech wierzchołków, które są połączone w trzema krawędziami nie ma także cyklu długości 4 tak naprawdę najkrótszy cykl jaki mamy w grafie Petersena to jest cykl długości 5 na przykład popatrzmy sobie że zaczniemy i z A no to żeby jak pójdziemy do B żeby z powrotem wrócić do A no to możemy na przykład pójść tutaj w kółko mamy cykl długości 5 możemy sobie pójść przez dwójkę i znowu mamy cykl długości 5. Jakbyśmy poszli sobie do środka, do jedynki, no to znowu tutaj możemy się cofnąć, znowu cykl długości 5, możemy pójść tym bokiem i znowu dostajemy cykl długości 5. No i prawdą jest, że w grafie Petersena nie ma cyklów krótszych niż 5, a zatem mówimy, że obwód grafu Petersena to jest 5. Obwód to jest właśnie długość najkrótszego Cyklu. No, i postaramy się z tego korzystać i połączyć to z wzorem Eulera, żeby powiedzieć, że y, graf Petersena nie może być w takim razie planarny. I jak to zrobimy? Zrobimy to w następujący sposób: że postaramy się dostać oszacowanie na liczbę krawędzi w grafie przez liczanie krawędzi wokół ścian. Załóżmy, że mamy sobie jakiś y, obwód grafu, jest R. Obwód grafu to R. No i teraz załóżmy sobie, że ten graf jest planarny, czyli że możemy go sobie narysować. Na płaszczyźnie. Tutaj akurat. Y, w, y, załóżmy, jakbyśmy mieli taki graf. No, tutaj mamy trzy ściany. Ta ściana ma 5 ma krawędzi wokół, ta ściana ma 5 krawędzi wokół. No, a mamy jeszcze ścianę zewnętrzną, którą, jak widać, w, tym, w tej sytuacji krawędzi ma 8. No dobrze, oczywiście każda ściana jest cyklem, więc jeżeli obwód grafu, czyli najkrótszy cykl w grafie, ma długość r, no to każda ściana musi mieć co najmniej r otaczających krawędzi. I w ten sposób dostaniemy sobie pewne oszacowanie na liczbę krawędzi. Jak to zrobimy? No, policzmy, zaznaczmy sobie dla każdej ściany R krawędzi wokół nich. Skoro obwód jest R, no to każda ściana ma co najmniej R krawędzi, więc dla każdej ściany zaznaczymy sobie R krawędzi. W naszej sytuacji jest R5, więc tutaj będę zaznaczał sobie 5 krawędzi wokół każdej ściany. No, i jeszcze mam ścianę zewnętrzną. Też zaznaczam jakieś 5 krawędzi ze ściany zewnętrznej. No, i teraz co możemy powiedzieć? No, możemy zauważyć, że każdą krawędź zaznaczaliśmy 0 razy, 1 raz lub 2 razy. Na pewno żadnej krawędzi nie zaznaczyliśmy więcej niż 2 razy, no bo każda krawędź rozdziela dwie ściany. A zatem dostajemy teraz, że jak przemnożę sobie ilość ścian przez R, czyli w naszym wypadku przez 5, to dostanę na pewno nie więcej niż 2 razy M. No właśnie dlatego, że każdą krawędź, mnożąc R razy F, każdą krawędź dostaje maksymalnie 2 razy, czyli jak każdą krawędź powiecie 2 razy, no to dostanę na pewno nie mniej niż... No i teraz y, przywołajmy sobie wzór Eulera. We wzorze Eulera mieliśmy n minus m plus f jest równe 2. Jak przemnożymy sobie przez r, y, to dostaniemy r razy n minus r razy m plus r razy f jest równe 2r. Tutaj przepraszam, trochę płatwonurka przesunąłem. No i teraz widzimy, że mamy RF tutaj, RF tutaj, więc możemy sobie dostać nierówność łącząc te dwie rzeczy razem. Czyli dostajemy teraz, że 2R minus R razy N plus R razy M, czyli to jest R razy F, dokładnie napisem z tego równania, jest mniejsze równe niż 2 razy M. No dobrze, to jeszcze sobie tu przekształćmy. Dostajemy R minus 2M jest mniejsze równe niż R n minus 2. Ok. Wyszło nam coś takiego. No i to jest taki ogólny wzór, że jeżeli wiemy, że w grafie obwód jest, jest co najmniej r, no to z tego dostajemy, że istnieje takie oszacowanie na, na liczbę krawędzi przez liczbę wierzchołków. Dla nas w naszej sytuacji mamy r równe 5, więc... Wychodzi nam, że 3M jest mniejsze równe niż 5N minus 2. Sprawdźmy, ile mamy wierzchołków i krawędzi, już o tym zresztą mówiliśmy. Krawędzi w grafie Petersena mam 15, czyli nam wychodzi yy, dla tego grafu Petersena 3 razy 15 jest mniejsze równe niż 5 razy i teraz mamy 10 minus 2, czyli 5 razy 10 minus 2. No i oczywiście wyszła nam sprzeczność, bo 45 nie jest wcale mniejsze równe niż 40, czyli pokazaliśmy, że graf Petersena nie jest planarny. No dobrze, to było dla R równego 5 i dla grafu Petersena. A teraz weźmy sobie R równe 3. Czemu chcę wziąć R równe 3? 3 to jest najmniejszy obwód, jaki możemy mieć w grafie. Nie może być cyklu, który, ma, który jest krótszy niż, niż 3 krawędziowy. A zatem możemy powiedzieć, że każdy graf ma obwód równy co najmniej 3. A pomijając oczywiście grafy bez, bez cykli. Każdy graf, który ma cykle ma obwód co najmniej 3. No i teraz podstawiając sobie 3 dostaniemy to nasze równanie, które nam tutaj wyszło ogólne dla r równego 3 dostaniemy, że m jest mniejsze równe niż 3n-6. Z tej analizy wynika, że każdy graf, który ma obwód co najmniej 3 yy, planarny, yy, spełnia tą nierówność. No i teraz yy, jeżeli, yy, jeżeli graf yy, nie ma cykli, no to też łatwo sprawdzić, że jeżeli n jest większe, równe niż 3, to wówczas też będzie spełniało. No jeżeli graf nie ma cykli, no to wówczas wiemy, że gra spójny nie ma cykli to wówczas wiemy, że ilość krawędzi to jest po prostu n-1 i tutaj dla już bardzo niewielkiego n wówczas ta zależność zachodzi tak, powiedziałem, że jak każdy, każdy graf, który ma obwód co najmniej 3, no po prostu ja zliczam tutaj trzy krawędzie więc jeżeli cy graf ma cykl no to co najmniej te trzy krawędzie mogę zliczać, no jeżeli obwód jest większy no to po prostu mogę zliczać więcej krawędzi i dostanę lepsze Oszacowanie na y, liczbę krawędzi. Czyli ogólnie to jest równość, nierówność, przepraszam, która zachodzi dla wszystkich grafów planarnych z co najmniej trzema wierzchołkami. No dobrze, i między innymi możemy to zastosować sobie tą, y, tą, y, tą nierówność dla grafu K5. W k 5 mamy 10, 5, 5 wierzchołków. 5 wierzchołków. Mamy 5 razy 4 przez 2, czyli 10 krawędzi. Czyli, czyli wychodzi nam, że 10 musiało być mniejsze, równe niż 15 minus 6. No a nie jest. To był przypadek e, kliki pięci-elementowej. Te rozważania są tutaj dla kliki pięcielementowej. A te rozważania tutaj były dla naszego grafu Petersena. Oj, oj, coś mi nie wyszło. Tak, tak, tak. Yy, tak, tak. No dobrze, dla grafu Petersena już, już nie będę tego poprawiał. To było dla grafu Petersena. No dobrze, eee, czyli tutaj m.in. z tej nierówności dostajemy, że k5 jest nieplanarny, czyli mamy też dowód tego, że k5 jest nieplanarny. No a w końcu na, e, rozważmy jeszcze r równe 4, już mi się naprawdę kończy miejsce, mam nadzieję, że jeszcze sobie to zmieszczę. r równe 4, dla r równego 4 dostajemy... 2m jest mniejsze równe niż, e, niż 4n minus 8, czyli po prostu m jest mniejsze równe niż 2n minus 4. A czemu o tym mówię? No, dlatego, że jak mamy graf dwudzielny, to łatwo zauważyć, że w grafie dwudzielnym nie może być cykli, a m.in. k3 -3 jest grafem. Dwudzielnym, tak? K3.3 jest grafem dwudzielnym, a zatem w K3.3 dostajemy, że najmniejszy możliwy cykl ma długość 4 i możemy zastosować tą nierówność do tego, żeby pokazać, że K3.3 jest, nie jest grafem planarnym. Popatrzmy sobie, w K3.3 krawędzi mamy 9, czyli n no może już po prostu napiszę 9 musiało być mniejszy, równy niż 2 razy 6 minus 4 a to też yy, nie jest prawda, no bo wychodzi nam, że 9 jest mniejszy, równy niż 8, 8. czyli pokazaliśmy, że K3 3 też nie jest w takim razie grafem planarnym i tutaj na, tej, w tych, na dole tej strony pokazaliśmy nie, że graf Petersena nie jest planarny, to jeszcze k 3 i K5 nie są grafami planarnymi. Jeszcze taka uwaga na koniec. Ten wzór Eulera piszemy w takiej postaci N minus M plus F jest równe 2, a no to dlatego, że ogólnie zakładamy, że grafy planarne są y, spójne. Tak jakbyśmy mieli grafy niespójne, no to wówczas byśmy tutaj nie mieli 2, tylko byśmy mieli tam ilość spójnych składowych plus. Jeden. No dobrze, i na tej dość ważnej uwadze kończy dzisiejszy filmik. Dziękuję za uwagę.